first. Czeka przeciwnika do swojej sieci. Lampona Murina próbuje się uwolnić, ale nasocznik błyskawicznie owija go nicią. Jego długie nogi zarzucają na intruza 6 pętli na sekundę. Ciało nasocznika pozostaje w bezpiecznej odległości. Lampona Murina jest bardzo silny i ciągle się uwalnia. Jedwab nasocznika nie należy do najmocniejszych ani najbardziej klejących, ale za to jest go dużo. Liczy się każda pętla. Setki nici unieruchamiają intruza. Ostatkiem sił Lampona Murina próbuje się uwolnić, używając swoich wielkich szczękoczułek. Za pomocą tych kłów próbuje przeciąć nić. Jeśli się uwolni, spróbuje uciec.